wszystkim, witam się z wami. Dzisiaj byłam na rowerach, a teraz jestem właściwie u mojego brata w biurze, ale mam do rozpakowania plakaty, także zaraz wam pokażę. To wszystko trzeba jeszcze otworzyć. I tam są puste, a tu są dobre plakaty, i tu są złe plakaty, i tu są wszędzie dobre. Także trochę pracy mnie czeka. Ale jest przyjemnie, także spoczko. Ale tyle mi jeszcze zostało, tam są plakaty, tutaj są, zaraz wam pokażę te, które już są tam gotowe, przygotowane. Tutaj są wszystkie puste pudełka, więc w ogóle ja się zabiję przechodząc przez to, więc no, dajmy sobie chwilę na moją śmierć. Okej, jeszcze żyję. No i tutaj są już te przygotowane, tu są jeszcze te, które są w trakcie, a tutaj jest makulaturka. Trochę dużo. Teraz jest około 5:55. Mam tu swoje śniadanie i herbatkę. Dzień dobry wszystkim. Jak wiecie, nie odzywam się do was dzisiaj, bo miałam dosyć pracowity dzień. Wróciłam ze szkoły, miałam warsztaty, później jeszcze uczyłam się do sprawdzianu, robiłam też jedną pracę w duecie, razem też na zajęcia muzyczne. I teraz jeszcze gram na gitarze, a jest prawie 23, także właściwie zaraz skończę ćwiczyć na gitarze, także widzimy się jutro. Thank you.
found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. Why fix yourself and realign yourself with the world, baby? Breathe slow, baby, yeah. Witam się z wami we vlogu, który jest tak chaotyczny jak pogoda, która jest i dzisiaj, i była wczoraj, i tak jak ja przez cały ten tydzień, już praktycznie do wakacji, wszystko jest takie rozłożone, rozmachane. Byłam dzisiaj w restauracji, byłam także na wolontariacie, także restauracyjnym. No, szczegółów nie będę, wiadomo, mówić. Ale możecie zobaczyć też na zdjęciach. Byłam właśnie na tym wolontariacie, musiałam zrobić parę zdjęć. Także byłam na nim w piątek z przyjaciółką. A dziś jest niedziela, godzina 20:15, 16. I aktualnie będę sprzątać, będę odkurzać, ponieważ nie zrobiłam tego wczoraj. No mam po prostu ubrania do złożenia, do odkurzenia pokój, bo już mam straszne kłaki wszędzie. I w ogóle... Zrobiło mi się coś z włosami, ale to dlatego, że miałam cały czas kitkę i w sensie kucyk i koczka. I dlatego to tak odstaje, pomimo. W każdym razie, no jeszcze będę pewnie robić jakieś lekcje, coś ogarniać, może zmontuję dla was ten film. Zobaczymy. No i co? To tyle. Będę tutaj wszystko robić. No i mam nadzieję, że wam się spodoba ten fragment. I pokażę wam jeszcze teraz w sumie książkę, którą także dostałam dzisiaj od rodziców, także też będę sobie trochę czytać, ale to myślę, że pokażę wam w kolejnym vlogu. W każdym razie pokażę wam, jaką książkę dostałam. Okej, także książkę, którą dostałam, jest to książka Szczęśliwy poranek zmienia wszystko, czyli Klub Piątej Rano, Robina Sharma. Tak to się czyta, Robina Sharmy, nie mam pojęcia, poprawcie mnie. W każdym razie jest to właśnie książka o ludziach sukcesu, o różnych geniuszach, którzy właśnie przez udany poranek też doszli do takiego sukcesu. Są też komentarze osób, że takich pewnie dosyć znanych, nie wiem, którzy też przez to wstawanie zmienili swoje życie i tak dalej. Jest ona dostępna w Empiku i nie jest to współpraca. W każdym razie mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawa. Jako taki mały spoiler mogę wam powiedzieć, że właśnie w przyszłym vlogu będę też czytać więcej książek, które zresztą mam jeszcze zaplanowane na sam czerwiec. Właśnie jedną z nich będzie ta oto książka. Więcej na razie nie zdradzam i tyle. Także idziemy sprzątać. Jak możecie zobaczyć, już to w miarę ogarnęłam. Na łóżku już żadnych rzeczy nie ma. Na fotelu zostały tylko rzeczy do ćwiczeń, o ile dzisiaj poćwiczę. Tam są książki, tam herbata, właściwie chyba już jej nie ma. Kabel do ładowania. No i odkurzyłam dywan. Trochę widać tutaj ślady, ale nie wiem, mam nadzieję, że już nie zostały żadne kłaczki. W ogóle jest bardzo ładne niebo. O. Fajny makowy. Znaczy, nie widać tego tak dokładnie, ale bardzo ładnie wygląda. Myślałam, że jeszcze dzisiaj trochę poczytam, ale chyba zajmę się jeszcze lekcjami, jeżeli jakieś mam, a jeżeli nie, no to pomontuję dla was po prostu filmik, bo tam naprawdę to jest bardzo chaotyczne. Nie wiem, czy to złączę w jednego vloga, mam nadzieję, że tak.
ale z drugiej strony nie chcę, żeby on trwał 40 minut, także zobaczymy, może podzielę to na dwie części, może coś usunę, zobaczymy jak pomontuję, także myślę, że zabiorę się na razie za montowanie. No i co, jadę się potem.